Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Warcraft 3, Warcraft 3, The Frozen Throne and the map Lordaeron, The Aftermath. We now have a very big battle between Burning Legion and Dark Iron Dwarfs. They are unstoppable power. Burning Legion when he gets killed, Jaden, he is almost unstoppable power. Which are going to Iron Dwarf base. We can see that the Taurisan lose all his... Yes, he lose all items which he had. Now, it's good time for Kil'jaeden to take them all and get more power to destroy everything. So, I will back to Polish and start mówić o tym, że Kil'jaeden teraz wystarczy, że przejmie tutaj pozostałości po Taurisianie, żeby móc siać terror, zniszczenie, pożogę, carnage, normalnie rzeź. Więc zobaczmy, jak przechodzi cała ta ofensywa. Głupotą ze strony krasnoludów jest to, że cały czas wysyłają jednostki, a nie zgrupują ich wszystkich w jednym miejscu. One jak takie, jak pszczoły atakujące szerszenia, to były bodajże pszczoły azjatyckie. Gdy szerszeń atakował gniazdo, szły pojedynczo, a szerszeń wiadomo, taka kurwa, przepraszam za słowo, takie bydle, pszczółka taka i po kolei, i pff, nie żyje, pff, nie żyje, pff, nie żyje. I tak 5000 kurde jednostek pszczeli poszło się walić. Dla nich bardzo dużą szansą jest właśnie przygotowanie obrony w Gates of Ironforge. Tym bardziej, że to miejsce ma swoją aurę, która zwiększa obronę jednostek. Czy ja jestem w stanie to sprawdzić? Tak! Idzie tutaj jednostka Cannon Teamu. Chyba, że to było tylko na początku, kiedy mieliśmy Magniego. Czy jak wejdą do środka, to się to zwiększy? No nie. Mi się wydawało, że zawsze było coś takiego, że one dostawały dodatkowe... dodatkowy pancerz, dodatkowe obrażenia, ale to chyba tylko w momencie, kiedy był Magni Bronzebeard. Jednostki demonów Burning Legion. One idą, tylko zbierają to, co tutaj se leży. Dark Iron Dwarf zrobiły bardzo duży błąd. One w ogóle nie rozwijały swojej ekonomii. One posługiwały się wojskami, które były tylko w głównej bazie. Natomiast nie zrobili żadnego przyczółku ani tu, ani gdzieś tu, ani tym bardziej na stronie należącej do Hordy, która to powoli zaczyna troll Imperium zdobywać z powrotem wszystko to, co się tutaj znajduje, co kiedyś należało do nich. A krasnoludy tylko czekają na atak pod Ironforge, który może być tak w zasadzie ostatnim atakiem w całej ich rozgrywce. Z racji tego, że nie, jak już mówiłem, nie mają żadnego przyczółku, są w totalnej dupie. Co się dzieje tutaj? Arthas z 12 levelem, co tutaj się dzieje? Mamy El Polacco, który nie wiem, może w końcu będzie wyssał tą studnię, ale nie. Co się stało z Illidarii? Illidarii są atakowane przez Burning Legion w końcu. W końcu są atakowani, w końcu są pod naporem nieprzyjaciół. Kurczę, jak tu fronty się zmieniają. Tutaj praktycznie nic już nie należy do Illidarii. Tutaj resztki... O matko, czy to jest Ice Crown Citadel? Co chyba było? Nie wiem. To nie jest ekstrem, tylko chodziło mi o ekstrem. No. Trolle powoli odbierają to, co należało do nich, wracając do gry. Typowa lodówka. Nawet tak, kurde, sfrizowało tutaj wszystko. Ale ja się dziwię, że Altair nie ruszył. Jeszcze po Sanuel. Alti! Nyga! Mój czarnuchu, czemu ty, kurde, jeszcze nic nie robisz, żeby zostać tym pieprzonym Lich Kingiem? Od dłuższego czasu, kurde, się obijacie. A Carpe Diem zbiera teraz laury, zdobywa wszystko na swojej drodze. Jest siłą, której nie da się nijak powstrzymać, chyba że zjednoczone siły Plagi, Forsaken oraz Cult of the Mant się zjednoczą i ruszą w jego kierunku. Ale to jest niestety dla nich o wiele za daleko, tym bardziej, że
Tym bardziej, że oni zajęli, mają tą całą część do przejęcia i nichu nie mają jak się tu dostać w bardzo szybki sposób. A oni wręcz przeciwnie, mogą w każdej chwili się znaleźć gdzieś tu. To jest właśnie potęga Burning Legionu, który jest w stanie znaleźć się w najmniej spodziewanym miejscu, jakim się tylko wydaje. Jak to teraz widzimy, jest ciężko. Co tam u krasnoludów? Krasnoludy cały czas zbierają swoje siły. Ja mam nadzieję, że nie ominie mnie ta sytuacja, bo tutaj wrócił Taurisian. Taurisian, Dagran Taurisian również jest. To jest najśmieszniejsze, to chyba jest jedna i ta sama osoba cały czas. Nie? To jest dziwne. Mniejsza. Ha, kurde, krasnoludy zaczęły tutaj budować duże ilości budynków obrężniczych, znaczy budynków obronnych, wieżyczek. Moim zdaniem głupota. Głupota, że tutaj powinien, jak już, to porobić je tutaj. Żeby w razie ataków przebicia się przez mury, żeby byli w stanie cokolwiek zrobić. Fakt. Te wieżyczki też są spoko. Też są dobre. O, i cały czas są ulepszone. I bardzo dobrze. Ale tutaj to już jest bez sensu. One będą niszczone na odległość przez wszelkiego rodzaju jednostki obrężnicze. Ja przynajmniej bym tak zrobił. Jak tam Carpe Diem? Carpe Diem tutaj jest bity, ale bardzo, bardzo lekko przez Altaira, który chyba tylko skautuje. Tylko sprawdza, co tutaj się dzieje. Natomiast wszystkie jednostki płonącego Legionu wraz z Kill Jadenem znajdują się w Icecrown Citadel. To jest to, o czym mówiłem. Oni w mgnieniu oka mogą znaleźć się w zupełnie oddzielnych miejscach, w przeciwieństwie właśnie do Plagi. Plaga tego niestety zrobić nie może. Ale jak widzicie, cały czas tutaj dochodzą jednostki. Tego jest cały czas coraz więcej. To jest chore. I wydaje mi się, że w tym momencie Altair może powiedzieć: kurczę, gdzie jest rączka? Tu jest rączka. Może powiedzieć GG, bo to jest siła, z której już nijak nie przetrzyma. Jak tam Cult of the Mant? Co oni robią? Oni zbierają wszystkie swoje jednostki w jednym miejscu i chyba będą próbowały... Jest! Tutaj jest Naxxramas! Ja wiedziałem, że to w końcu gdzieś się kurde pojawi, tylko do cholery jasnej, czemu tak długo? Czemu tak długo? Ech! Feltuzet, dobra, masz 10 level. Aleksandros Morgan ma 11. Not Plaguebringer też 9 ma tutaj. Zebrali się w jednym miejscu po to, żeby kupić teleport, dokładnie. Kupić teleport i ruszyć w kierunku swojego towarzysza, żeby zacząć go bronić. Tak, wszystkie jednostki, które tam były, ruszyły w kierunku Burning Legionu. Ale co z Forsaken? Co El Polaco zrobi? Co El Polaco? El Polaco sobie stoi. El Polaco czeka. On jest w tej części tutaj i nic nie jest w stanie zrobić. Krzy cały czas próbuje coś pomóc. Altair nie jest w stanie nic tutaj zrobić, żeby sprzeciwić się potędze płonącego Legionu. Zrobił to zbyt późno. Frozen Throne upada. Frozen Throne jest niszczony i to w bardzo szybkim tempie. Jeżeli nic nie zrobią, a widać, że już nic nie zrobią, żeby temu zapobiec, Tron Mrozu upadł. Teraz wystarczy podnieść Helm of Domination. 500 punktów życia, 500 many, plus 10 ataku. Can be used to cast charm. Co się dzieje? Altair został zniszczony. Widzimy dokładnie wszystko. Jak tam krasnoludy? Rozbudowują się. Zostały jeszcze krasnoludy. Zostali jeszcze Illidari.
Ja nie wiem, co powiedzieć. Kult of Dementia już w ogóle nie grał od dłuższego czasu. El Polaco. Co robi El Polaco? Też nic. Bo nie żyje. W momencie, jak upadła korona mrazu, już nic nie jest takie samo. Ice Weather. Jak tam Ice Weather? Ma Akama. Akama jest bardzo potężnym bohaterem, trzeba przyznać. Może być bardzo przydatny w walce. Ale jeżeli bardzo dobrze rozwinął... O, tutaj są przyzywane jednostki. Czy Illidan sobie da radę? Czy Illidan sobie poradzi? To jest bardzo dobre pytanie. Jak tam Kill Jaden? Kill Jaden zaraz będzie podróżował między różnymi terenami i ruszy w kierunku Dark Iron Dwarfs. Przejdźmy na widok Altaira, który widzi dosłownie wszystko, co już nie jest dla nas problemem. Jak tam trolle? Trolle, no, wydają się mimo wszystko odwracać kota ogonem. Cały czas, kurde, nudzą. Mimo iż zniszczone wracają do gry. A tutaj spokój, cisza, nic się nie dzieje. Dlaczego tego nikt nie zajął? Tutaj nie ma wejścia? Pewnie, że jest. Tutaj widziałem gdzieś, no. Tu. Myk. Wchodzimy do środka. Pyk, pyk, pyk. Bijemy, bijemy, bijemy. Nawet jakby się postarać, to jednym bohaterem wejść. Krasnoludy już tylko czekają na niechybny koniec. Ja na miejscu Hakara, albo jeszcze lepiej, na miejscu Kil'jaedena ruszyłbym na Studnię Wieczności, przejął jej moc i był niewyobrażalnie potężnym gównem, które zniszczy wszystko. Ale czy to zrobią? Nie wiem. Ja bym spróbował się dogadać z Burning Legionem, żeby oddali. No tylko to by było po prostu for fun. To już by było typical for fun. Co tu się dzieje? Co? No tutaj nadal są jednostki Rady Druidów. No Jezu, on już dawno nie gra. Ale co ja bym zrobił? Ja bym dogadał się z Burning Legionem, żeby oddali nam Dark Iron Mountain. No Jezu, nie pamiętam, jak to się nazywało. Blackrock Spire. No. Ma wyjście z dwóch stron. Żeby to oddali. Pozwolili Taurisanowi na po pierwsze zdobycie paru leveli, przyzwanie Ragnarosa, rozwinięcie Ragnarosa i wtedy zobaczyć fajną walkę, ale wątpię, że to się stanie. Ja się dziwię, że on w ogóle nie rozwinął tego Akamy. Nic nie robi. W zasadzie to już tylko skupił się na boostowaniu swojego Illidana, który w sumie już nic nie robi. Tylko ucieka. Co tam u El Polaco? Nic nie może zrobić. Co tam u troli? Trole? Zdobywają, przejmują punkty, nudzą i nudzą. No ale czemu nie? Teraz mają naprawdę dużą okazję, żeby zająć ten cały tutaj fyrtel, który miał ze sobą Cult of Dement. Problem polega na tym, że Altair chyba nawet nie jest w stanie kontrolować już tego szarego gówna. A może jest w stanie? Czy to on dalej jest? Nie, nie ma. Nie ma krzy. Krzy już dawno poszedł. Krzy. Niestety. Smutek. Shard of Quetelas. Się dziwię, że ty tego jeszcze nie użyłeś, kretynie. Albo nie dałeś hakarowi. Nieważne. Co tam u krasnoludów? No, poziom 12. Poziom 11. No i ruszyli! To jest to, na co czekaliśmy! To jest to, na co czekaliśmy w tym odcinku! Zobaczyć finalne starcie Płonącego Legionu oraz Dark Iron Dwarfs. I właśnie to jest to, o czym mówiłem! Te budynki nie mają szans, jeżeli dobrze będą... Jeżeli będzie się lurować odpowiednio jednostkami, jak będzie skupiać się ich aim. Teraz, no... W tym momencie te budynki są naprawdę potężne, ale to nie jest dla nich problem. To jest problem dla jednostek Płonącego Legionu, który po prostu wchodzi i sieje zniszczenie, totalną miazgę w budynkach. Nie wiem czemu, one mają bardzo dobrze rozwiniętą obronę, ale żadnego wzmocnienia, co jest praktycznie, co czyni praktycznie je papierowymi. Strata pieniędzy,
Mówiłem, to jest to, o czym ja wspominałem na początku. On powinien je ustawić tutaj, gdzie wyśle swoje jednostki, gdzie te będą mogły bronić dostępu do wieżyczek. Niestety nie zrobił tego, to było zbyt nieprzemyślane. Jednostki strzeleckie u góry nie mogą sprostać natłokowi wojsk płonącego legionu, który cały czas się zbliża. Zobaczmy, jak wychodzi to ze strony Altaira, bo to chyba będę na Altairze najwięcej grał, patrzył, bo tu wszystko widać. O mój ty smutku, smoki nicości. I o, Kill Jaden na 14, coś to jest maszynka do, nie dość, że do levelowania, to jeszcze do niszczenia. Taurisian. Krasnoludy. Zapowiadający śmierć i zniszczenie, po prostu tworzący nicość w świecie Western Kingdoms na dole. Zniszczyli praktycznie całą hordę, zniszczyli wszystkie trolle, połączyli się z Twilightem, który przejęli, mieli praktycznie 19 punktów kontrolnych, wszystko to stracili w momencie, kiedy płonący legion wkroczył na ich terytoria. Kto by się spodziewał? Kto by, kurczę, się spodziewał tego? Ja nie. Ja byłem przekonany, że gracz Daros da radę, że będzie tym chodzącym mścicielem. Będzie mścił się za wszystkie hordziaki, które były i próbowały zawładnąć jego terytorium. No i faktycznie, zemścił się. Ale zemsta ma swoje złe strony, bo w momencie, kiedy atakował północ, szedł w kierunku północnym, od południa, z najmniej spodziewanego miejsca, wkroczyły jednostki nieprzyjaciela, które zaczęły go wybijać od wewnątrz. I w taki oto sposób Dark Iron Dwarfs upadają. I nie będą nijak mieli się jak odbudować. Nie ma takiej opcji. No ja się wam dlaczego. To jest coś, co mówiłem wcześniej. Nie mają praktycznie żadnego przyczółku, w którym mogliby zrobić szerokiego pasma rekrutację i ruszyć z powrotem. Dlaczego? No tutaj co mamy? Mamy jeden budynek w Dunmore, który jest niczym. Czyżby wchodzili? Co jest? No dużo HP stracił. Ale co on robi? Poziom 15. Greater Demon. No chyba już nie może wyjść wyżej. No ale tak czy siak. Nie ma znaczenia. Wszystko tu już ginie. Wszystko tu już pada. Trolle nudzą. Ale weszły Illidarii! O kurczę, tutaj cały czas się coś dzieje. Patrzcie! Trolle w popłochu giną. Trolle w popłochu uciekają. Giną bardzo szybko. Nie wiem, czy są w stanie uciec nawet na swoich statkach, biorąc pod uwagę, że Illidarii to są jednostki, które potrafią poruszać się na wodzie. Będą ich męczyć, będą ich dręczyć. Oni dla mnie już są martwi. Ale to co by nie patrzeć, już tylko i wyłącznie nudzą. Co się zmieni? No, ja bym na miejscu właśnie ruszył dalej. Tym bardziej, że Illidan jest kurewsko szybki, jest w stanie dogonić te jednostki i zacząć siać popłoch. No i oczywiście co? Wyjdą gdzieś na brzegu, zaczną uciekać, zaczną nudzić. Jezus. Ale też Illidan nie ma się... nie ma po co szarżować aż tak mocno. Chociaż widzę, że jest w stanie, kurde, siać zniszczenie bardzo łatwo, niszczyć wszystko na swojej drodze. Krasnoludy już nie żyją. Krasnoludy tak naprawdę są niczym. Jestem zawiedziony kiepską postawą tutaj zawodnika, który grał krasnoludami. Bardzo mi się podobał twój początek, twój koniec mi się strasznie nie podobał. Next round was the Great Dread Citadel has been destroyed. Any creatures still inside its walls have perished. No. O chór. On też chodzi po wodzie! No jeżeli dam, bij go! Bijcie go! On nie może mieć tu żadnych wojsk.
Ma tylko ten reality tier. To jest potężne. Dalej, dalej, chłopaki, niszczcie go. Jeżeli wam się uda go zabić... Jezus Maria! Te kule idą na Illidana. Jeżeli on... Hehe, właśnie żyje. Lol, Lady wasz padła. Mam nadzieję, że Akama nie zginie tak bez sensu. Ja tam rozumiem, żeby zginął Illidan. Okej, okay. I teraz to jest moment, w którym walka między Illidanem i Kil'jaydenem nabiera rumieńcu. Kil'jayden ucieka, przerażony, i daje, nie daje możliwości zdobycia przewagi ze strony Illidana. Ale Illidan zrobi teraz największą głupotę swojego życia. Wpadł w pułapkę, teraz jest bity. Wszystkie jednostki tutaj znajdujące się są skupione na Illidanie, który zaraz padnie. Zostało mu tylko 200, 300 życia. Czy Illidan, Kil'jayden zanim ruszy? Oczywiście, że zanim ruszy. Tylko pytanie, jak daleko? I czy da radę? Wchodzę z powrotem na Altaira, żeby zobaczyć. Tak! Stronowany został Kil'jayden. Został otumaniony tym, że o, pójdę sobie tędy, a nie skręcę, frajerze. I co? Zgłupłeś, no. Nic. Nic. Nie będziesz nawet próbował mnie tutaj dogonić. Nie idzie ci jak kurtyzanie w deszczu. A trolle dalej nudzą. Cult of the Mad cały czas, kurde, podróżuje z A do B, z B do A. Zbierają drewno. Co za głupie głupki. Co jest? Demon Portal. O! A, Kama go podgląda. Ja się dziwię, że on go jeszcze nie zauważył. Nie wiem, co to robią nasi przeciwnicy, nasi gracze. Które zostało już chyba czterech. No, raz, dwa, trzy, pięć, przepraszam. El Polako, który już tylko patrzy. Altair, który już tylko patrzy. Arkad z trollami, który nudzi. I po prostu zabiera wszystko to, co jest na drodze. Z pozostałości po El Polako, po Cult of the Mend. Ale widzimy, że Cult of the Mend z 6 przed na 7, więc chyba mimo wszystko ktoś nim gra. Ice Weather. Jak działa, jak sobie radzi Ice Weather? No, Akama na 12 levelu. To jest całkiem ładny level. Natomiast Illidan. Illidan biega se po wodzie. Tutaj cały czas tworzą się jednostki. Illidari mimo wszystko ma całkiem sporą ilość punktów. Nie tak wiele jak Burning Legion, ale mimo wszystko jest. Wow, został odkryty! A nie, po prostu wchodzi w obrażenia AOI. AOE. No ale Akama nie jest taki potężny. Ja nawet na jego miejscu bym nie próbował atakować z samego Kil'jaydena, bo to by była śmierć w ułamku sekund. Illidan jest bity. I nic nie może zrobić. Demoneska, która lata, nie jest w stanie zostać uśmiercona. Z racji tego, że Illidan nie jest jednostką walczącą na dystans. Więc nic nie zrobi. A teraz Demoneska będzie mogła go spokojnie ścigać. Mieć go na swoim wglądzie. Ale chyba głupio straciła go z oczu. A nie! Cały czas go widzi! To jest już nudzenie. To jest, kurde, mega nudzenie. No. Akama zaraz padnie. Samo 70 punktów życia. I tak, to jest chyba ten moment, w którym Illidan umrze. Dokładnie. Zbliżamy się do tego momentu, w którym ostatnie uderzenia lecą w jego kierunku. Ale nie, no mimo wszystko uzdrowił się. Uzdrowił się na tyle. Akama trochę go podleczył. Jest już teraz na w miarę zdatnym poziomie życia, żeby móc być użytecznym jakkolwiek. Walczy, nie poddaje się do samego końca. To jest duch walki. To jest chęć zwycięstwa. Mimo wszystko Burning Legion zdominował całą rozgrywkę. Gdyby Twilight Clan był i otworzył drogę dla Deathwinga. O, byłoby pięknie. Albo dla Katuna. O matko. Gdyby krasnoludy pomyślały wcześniej i przedsięwzięły całą akcję, ruszyły do boju. Miałyby możliwość
wskrzeszenia, przyzwania Ragnarosa, który mógłby siać nie lada zniszczenie. Niestety. Udało się to jedynie płonącemu Legionowi, przyzwali Kil'jaedena, który okazał się mocą, której nijak nie da się zatrzymać. Cóż za piękna walka. Ja, wydaje mi się, że dochodzimy do tego wiekopomnego momentu, w którym możemy powiedzieć o końcu rozgrywki. Widzimy, że tu już się wszystko kończy. Ja się poddaję. Trole się poddały, już nie nudzą. Och, cóż za piękne. No była bardzo piękna rozgrywka. Bardzo wam również dziękuję. Dziękuję wszystkim graczom. Dziękuję Altairowi za podesłanie mi demka, które mogliście tutaj ze mną obejrzeć. Ja wam komentowałem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że będziecie chcieli częściej bym robił takie rzeczy. Jeżeli ma to jakikolwiek cel, to najważniejsze. Bo powiem szczerze, nigdy wcześniej nie komentowałem rozgrywki w ten sposób. To jest coś dla mnie nowego. Czekam na feedback, czekam na wasze odpowiedzi, na wasze komentarze, co robiłem dobrze, co robiłem źle, co poprawić, bo to przede wszystkim jest dla was, a dla mnie to jest naprawdę zajebista zabawa, żeby móc cokolwiek zrobić w swoim wolnym czasie. Ja lubię strasznie gadać i to jest w pewnym sensie taka mała pasyjka, którą chciałbym w jakimś większym stopniu rozwinąć. Zatem pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zostawić łapkę w dół, nie ma problemu, tylko dajcie komentarz, co powinienem poprawić, żeby tej łapki nie dostać. No i oczywiście, jeżeli jesteś nowym widzem, kliknij subskrybuj. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.